Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, ja nazywam się Paulina, witam Was serdecznie na moim kanale. Moim dzisiejszym gościem jest Milena Kamecka. Witam bardzo serdecznie. Która na co dzień ma bardzo dużo pasji, a my dzisiaj będziemy rozmawiać na temat jej działalności w internecie. Przygotowałam Milenie wcześniej pytania, które pomogliście mi przygotować, ponieważ prosiłam Was o nie na moim Instagramie, które macie w opisie na dole, tak samo wszystkie media społecznościowe. Także bez zbędnego przedłużenia możemy zaczynać. Tak. Milena, jesteś wygadaną i otwartą osobą na co dzień. Wydaje mi się, że tak. Jestem taka w miarę otwarta do ludzi. Tak, to powiedz mi, dlaczego akurat TikTok, a nie taki YouTube? Ponieważ wiem, że wcześniej też próbowałaś swoich sił w internecie. No, tak. W sensie wydaje mi się, że na YouTubie jest właśnie więcej tego całego sklejenia filmów i w ogóle. A na TikToku masz 15 sekund i lecisz prosto, nie? I jest, wydaje mi się, że to trochę prostsze, a też zaczęło się od takiej zabawy, więc YouTube nie wchodził w grę akurat w tamtym wieku, jak zaczynałam. A miałaś wcześniej Musical.ly? Ja zaczynałam chyba jakoś w 5 klasie podstawówki, teraz jestem w 2 liceum, więc... Fajnie. No, troszkę lat minęło już. Wiem, rozumiem. A powiedz mi, bo ty masz już dużo obserwujących na TikToku, no nie możemy tego ukrywać, 120 tysięcy to jest duża liczba. No, w sumie troszeczkę. To jest troszeczkę. Naprawdę, to jest bardzo dużo. Powiedz mi, nie miałaś takich obaw, że na przykład będziesz sobie iść przez ulicę, a ktoś będzie mówić, o, TikTokerka się znalazła, o coś takiego, że wiesz, będzie taki, nie chcę powiedzieć, że hejt, ale będzie takie, że wiesz, ktoś cię nawet tego nie zobaczy, ale będzie takie, że wiesz, próbujesz i ktoś już od razu... Miałam coś takiego i to się zdarza naprawdę często i nawet moi bliscy znajomi po prostu jak przychodzę to tak. O, to jest ta sławna TikTokerka i nie mówią tego złośliwie, tylko tak po prostu dla żartów, ale to jest tak irytujące, więc naprawdę przekazanie do moich znajomych, nie róbcie tak, bo jest to strasznie denerwujące i nieraz zwracałam komuś uwagę, że po prostu sobie tego nie życzę, bo pomimo tego, że to nie jest złej wierze, to jest strasznie irytujące. To jest takie, że później możesz mieć takie, ale ty się za mnie śmiejesz? Czy no, czy właśnie takie... mówisz na serio i też, no, takie niefajne. A miałaś już jakiś swojego rodzaju hejt, albo jeśli miałaś, to jak sobie z nim poradziłaś? Hejt się zdarzał, to w zależności od filmiku, bo są na przykład ludzie, którzy tak samo właśnie TikTok działa, że mamy dla ciebie i przez obserwujących i jeśli filmik trafi do dla ciebie, no to tam widzi to więcej osób i wtedy oni widzą tylko cię za pośrednictwem jednego filmika. I jeśli ty wstawisz właśnie jeden filmik, jakiś dość kontrowersyjny, to jest strasznie dużo hejtu, więc nie ma się nim co przejmować, bo to jest takie jakby wycięcie z kontekstu. Jakby ktoś oceniał cię po jednym dniu znajomości, nie znając całego twojego życia. I więc ja wiem jak to jest, bo nie ukrywam, też czasami puszczę jakiś hejt, staram się już robić tego coraz mniej. I wiem jak to wygląda, że po prostu zobaczysz jeden filmik i przez całe życie już nie zobaczysz tej osoby i idzie to w zapomnienie, nie myślisz już o tym, więc piszesz to tak totalnie bezpodstawnie, więc ja też wiem jak to wygląda z drugiej strony, więc nie powinniśmy się tym totalnie przejmować. Rozumiem. Bo taką jakby krytykę taką dobrą szanujesz? Tak, bardzo szanuję, jeśli ktoś mi powie na przykład, że lepiej wyglądałoby to, gdybym nagrała to z tej strony, albo że mogłam powiedzieć mniej lub więcej. To naprawdę jest super, bo też patrzę na to wtedy z innej strony, a nie tylko, że o, super filmik wyszedł, tylko widzę też tego delikatne wady, no i poprawiam później następnym razem. Na twoim TikToku jest taki fajny content, ja go na przykład bardzo lubię oglądać, taki lifestyle'owy, pokazujesz no chociażby takie hole zakupowe, vlogi, daily vlogi są naprawdę fajne, śpiewasz tam sobie, to jest super. Powiedz mi, ty sama wymyśliłaś ten content, czy wiedziałaś, że on się przyjmie i chciałaś iść w tą stronę, za którą pójdą ludzie. Jak to było? Na początku, prowadząc TikToka, chciałam pójść w śpiewanie, bo właśnie zawsze się chciałam wybić na śpiewanie w internecie, ale strasznie jest ciężko to zrobić, no bo jednak jest fest, dużo pięknych głosów i no ciężko się wybić pośród takiego tłumu, więc później po prostu już poszłam w takie typowe trendy. No i trzeba nagrywać, no bo na TikToku trzeba albo być kontrowersyjnym, albo robić dramy, albo nagrywać... Albo zadawać się z kimś popularnym. No właśnie. I to też nie wygląda tak, więc później właśnie jak wyszła korona i cała kwarantanna domowa, ludzie zaczęli nagrywać takie daily vlogi, więc ja sobie stwierdziłam, o, to jest coś w sumie, co jest coś dla mnie. I, no i poszłam w to i to się naprawdę fajnie przyjęło, tak, bo miało to dużo, dużo odsłon. I ludzie to lubili, później się pytali, kiedy będzie tak zwany poranek z Rudą. Ale to się naprawdę fajnie ogląda, ja to lubię oglądać, bo to jest takie, wiesz, to jest takie normalne, zwykłe, codzienne, nie jakieś, wiesz, takie, jak to się mówi? Wyszukane, no, takie fajne. A powiedz mi, uważasz, że, no nie oszukujmy się, internet ma dużo osób, jest ta konkurencja, no, jest tego bardzo dużo. Strasznie dużo konkurencji.
jak powiedziałaś, żeby się wybić, trzeba zrobić albo będziesz kontrowersyjny, albo to będzie coś super, coś innego, albo zrobisz duet z kimś popularnym. To powiedz mi, uważasz, że łatwo jest się wybić? Bo jednak masz już no dość duże zasięgi, nie możemy tego mówić, że to jest mało. Uważasz, że łatwo jest się wybić, czy jednak trzeba czasu? Trzeba mieć pomysł na siebie, to przede wszystkim, i zrobić coś oryginalnego, albo po prostu coś się na pewno przyjmie. Często ludzie się kopiują i też się na tym wybijają, bo jednak jest taki stały obszar, który ludzie oglądają. Ale wydaje mi się, że jeśli ktoś czasami nawet lepiej wygląda i przez to, że lepiej wygląda, jest łatwo się wybić. No, więc teoretycznie tak, teoretycznie nie, bo tak samo moje filmy mogą mieć po 100 tysięcy odsłon, a czasami obejrzy to 100 osób przez cały dzień i tak jest non stop, więc to jest po prostu kwestia farta, jak ci się trafi, akurat TikTok tak działa, więc... Rozumiem. No. Powiedz mi, współpracę, bo wiem, że masz już kilka za sobą. Tak. Jak to wyglądało? Ty napisałaś sama do tych film, czy jednak one też do ciebie sama napisały? Na początku, kiedy moje zasięgi jeszcze nie były takie duże, radziłam się właśnie znajomych TikTokerów i takich influencerów, jak podjąć taką współpracę. I wtedy najlepiej napisać do małej firmy, która jeszcze nie ma jakichś wielkich zasięgów i też szuka tego. No i ja tak sama pisałam. Nie pamiętam już, jaka była moja pierwsza współpraca. Spokojnie, spokojnie. Ale to też było coś a la kosmetyki, maseczki, coś takiego, no ale zawsze coś fajnego. I ja napisałam, akurat się zgodzili, ale trzeba się liczyć z tym, że większość firm ci odmówi. Albo nie wyświetli, to też czekam od pół roku, jak jedna firma mi odpisze, ale to nic, jeszcze poczekamy. Albo na przykład powiedzą, że nie, i tak samo teraz miałam współpracę z Kaktusem. Napisali mi w grudniu, że nie, że teraz nie mają, że nie potrzebują teraz na razie nic, no i odezwali się chyba z 3 tygodnie temu. I podjęliśmy tą współpracę jednak, bo akurat coś mieli jakąś nową kolekcję. No i fajnie, nie? Bo się pamiętają, że dostałam lody. Zapraszam na to. Ale fajnie. Powiedz mi, no tak między nami, między tobą, nie, między tobą no, i widzami, przepraszam. Czy to były współprace barterowe, czy jednak udało ci się już coś zarobić? Była jedna współpraca, która miała mi pozwolić trochę zarobić i była to współpraca z AliExpress. I ja się na początku strasznie podjarałam, że tam mam 20% na każdym zamówieniu i coś tam, ale później jak się okazało, że jest tak ciężko zmusić ludzi, no bo teraz musimy to tak nazwać, zmusić ludzi, żeby coś kupili, tak. To z tego jest dosłownie są grosze i oni się mieli rozliczać co parę miesięcy. I ja powiem ci, że miałabym parę złotych na tych paru miesiącach, więc ja zrezygnowałam, już się nawet nie starałam, bo widziałam, że inni TikTokerzy muszą robić dokładnie to samo i oni podjęliby współpracę z każdym, bo oni na tym więcej zarabiają niż my, więc podejmuję w sumie współpracę same barterowe, a też nie uważam, że moje zasięgi są na takim wysokim poziomie, że jest to taki typowy standard jak na TikToka, że no barter sam wystarczy, ja się cieszę z każdej paczki, bo jest to naprawdę miłe, jeśli jakaś firma chce podjąć z tobą współpracę. No ogólnie jakby ostatnio dostałaś, wiesz, lody kaktus, co nie? No. I to jest takie, ktoś może powiedzieć, ojejku, kaktus to tylko barterowy, no ale spytaj, na przykład gadasz z ziomkiem, powiesz ziomkowi, a tobie wysłał coś kaktus i to jest takie, wiesz, fajne, to jest bardzo motywujące. No jednak to jest coś, co kosztowało, nie? Bo tak. Kupić 30 lodów, gdzie każdy kosztuje po 3 złote, no to już ci wyjdzie trochę pieniędzy. Ale ogólnie dostaniesz w super opakowaniu przyszło, tak, fajnie. Tak, to było takie kochane, moja mama wysyła mi zdjęcia właśnie, jak to przyszło, bo ja byłam w pracy i nie mogłam tego rozpakować. I cała ta wstążka z tego, co było tak przeurocze, akurat wysłałam im zdjęcie, że dziękuję i cała ta obsługa kaktusa jest bardzo miła, więc polecam. Okej. Okay. Czyli można rozpocząć współpracę, bo dużo osób na moim Instagramie się o to pytało, czy łatwo, czy niełatwo, także... Łatwo, ale najważniejsze to jest nie poddawać się i pisać do jak największej ilości firm, bo któraś w końcu się odezwie. Tak jak mówię, najlepiej... I wyświetli? Tak, najlepiej zacząć od małych firm, a później się brać za takie większe. No, ja też mi odmówiło chyba więcej osób niż miałam współpracę. Więc... Rozumiem. Wiążesz swoją przyszłość z social mediami? Jak najbardziej. W sensie, no, jak już zaczęłam w tym internecie się udzielać, no to jednak zależałoby mi na tym, żeby coś pójść. Ale no, jeśli się nie uda, to nic. No, zawsze są jeszcze tam inne pasy, które można masz iść. Masz dużo pasji, nie szukujmy się. No, i można iść w coś, ale no, liczyłabym na to, że coś by poszło do przodu. A masz jakiś swój taki cel, jakieś swoje marzenia takie największe, które chciałabyś, żeby się spełniło? Chciałam, żeby moje zarobki z internetu wystarczały na pokrycie środków takich wszystkich rachunków codziennych. Żebyś się mogła z tego utrzymywać. Żebym się mogła z tego utrzymywać, pojechać sobie gdzieś na wakacje i w ogóle.
I nie musi to być jakaś wielka kwota, ale po prostu, żeby wystarczyło jak z takiej normalnej pracy, nie? Żeby się można było z tego utrzymać, bo to jednak naprawdę bardzo fajne. I też nie mówię, że praca w internecie jest łatwa, bo to jest... To nie jest łatwa. To nie jest łatwa praca, chociaż się taka wydaje, ale no chciałabym tak właśnie po prostu się utrzymać z internetu. Rozumiem. Takie ładne, fajne, naprawdę fajne. A powiedz mi, czy... Cały czas mówię powiedz mi, przepraszam. Tak szczerze. Czy doświadczyłaś już tego, że ludzie jak na przykład zadawali ci jakieś pytania, czy coś takiego, wchodzili w strefę prywatną już, że miałaś takie okej, możemy sobie porozmawiać, ale to już jest prywatne, zostawcie. No. Tak, było. Zdarzały się takie pytania, nie ukrywam, typu takie właśnie rzeczy związkowe, bardziej prywatne. Ludzie chcieli czasami za dużo wiedzieć i no wtedy nie odpowiadałam, nie? Czyli najlepiej nie odpowiadać po prostu. Najlepiej nie odpowiadać, bo wtedy się nawiązuje jeszcze większą burzę, lepiej coś przemilczeć, bo ludzie o tym zapominają i wtedy nie pytają, nie drążą tematu, ale są też takie osoby, które potrafią dzień w dzień, się im nie odpowiesz, pisać, potrafią do ciebie dzwonić, na przykład na Instagramie, bo mnie, jeśli kogoś nie zablokujesz, to ktoś może do ciebie zadzwonić, jeśli nawet go nie obserwujesz. Więc często ktoś do mnie dzwoni i ja kiedyś odbierałam, umawiałam się wtedy, na przykład jeśli ktoś chce porozmawiać przez telefon, to mówiłam, że jestem następna w tej godzinie, ale później jeśli ktoś na przykład dzwonił do mnie 10 razy pod rząd, a dajmy, ja byłam na przykład w kościele i nie wyłączyłam sobie internetu i ten telefon brzęczy i rozłączasz się albo siedzisz ze znajomymi czy z rodziną, jecie obiad i dzwoni do ciebie ktoś 10 raz, a ty musisz się tylko rozłączać, nie nadążasz wyciszyć telefonu, to bo musisz cały czas się rozłączać, to jest naprawdę mega irytujące i ja wtedy piszę, żeby ktoś uszanował mój prywatny czas, no bo to jednak jest czas na przykład niedziela, czas na spędzenie z rodziną. Tak, to taki, no bo w sobotę, no u mnie się sprzątał, ciebie chyba też. U mnie też się sprząta. Nie, na przykład tak między nami, jak oglądałam sobie, wiesz, takie lazy day u jakiejś, no wiesz, u tych youtuberek, jak to było jeszcze popularne, to wiesz, one, lazy day, że wiesz, siedzą, oglądają sobie filmy, seriale, to wiesz, jak a to jest. Ale 8 rano, pobudka, wycieramy kurze. Ja miałam takie, też coś takie lazy day. No. Nie, dobrze. Milena, ja ci bardzo dziękuję, że chciałaś wziąć udział w moim filmiku. Mam nadzieję, że ci się podobało. I życzę ci, żebyś spełniła swoje marzenia, cele, żebyś, wiesz, tak jak marzysz utrzymać się z tej pracy w social mediach, żeby ci się po prostu udało. I jeszcze raz dziękuję, że chciałaś wziąć udział w moim filmiku. Ja dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś o mnie i spodobał się ten filmik. Zostawicie łapeczki w górę, subskrypcję i zapraszam do naszych social media. Tak. Wszystko jest podane w opisie. Instagramy, TikTok twój, bo ja słucham do stalkowania. Naprawdę, wiesz jak wygląda mój TikTok? Mój TikTok to jest, ja bardzo lubię bajkę Miraculą. Taki fun fact, ja tam mam wszystkie shipy Adriana, to wszystko tak. Ciebie tam mam, jakieś tłumaczenie piosenek, tak wygląda mój TikTok. Także to papa. Pa.